Cześć, z tej strony Łukasz Harat z Antyramy. Dzisiaj czas na kolejny miastoranek, czyli rozmowy o miejskiej codzienności. Dajcie znać w ogóle, czy się słyszymy i widzimy, a ja w tym czasie wam przedstawię waszych i moich dzisiejszych gości, bo jest ich aż dwóch. Dzisiaj będę rozmawiać z architektem Robertem Koniecznym i krytykiem architektury Tomaszem Malkowskim. Czego się dzisiaj w ogóle po miastoranku spodziewać możecie? Porozmawiamy trochę o podróżach w czasach pandemii, czyli o nowej książce moich dzisiejszych dwóch gości, czyli Archiprzewodniku po Europie, o problemach i wyzwaniach związanych ze współczesną architekturą oraz o jakości edukacji architektonicznej w Polsce, zarówno wobec studentów, jak i nas wszystkich, czyli Polek i Polaków. Partnerką cyklu Miastoranek jest Fundacja Będzmiana, a patronem miesięcznik Architektura Murator. Dzisiaj mamy też dla was małą niespodziankę, ponieważ właśnie organizujemy konkurs, z którym tą książkę, o której dzisiaj zresztą będziemy rozmawiać, można wygrać. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaki obiekt powinien znaleźć się według was w archiprzewodniku i dlaczego. Może część z was nie wie, co jest w środku, więc tak naprawdę, gdy coś się powieli, to nic się nie stanie, natomiast chodzi o własną interpretację. Czas jest do kolejnego miastoranka, czyli 26 stycznia, no chwilkę przed godziną 9, żebyśmy zdążyli wybrać najlepszą odpowiedź, która wygra. Ten egzemplarz zwycięski będzie z autografem zarówno Roberta, jak i Tomka. Jeżeli oglądacie nas na Facebooku, to bardzo prosimy o reakcję pod tym live'em oraz o obserwowanie naszej strony Antyrama, a jeżeli na YouTubie, to łapka w górę oraz gdzieś tutaj powinien być przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziecie z naszymi treściami zawsze na bieżąco i będziecie mogli oglądać nasze kolejne live'y, które zapowiadają się, może nie powiem jak się zapowiadają, bo jeszcze zapeszę. To co, ja mam propozycję, żebyśmy już przeszli do rozmowy. Zapraszam na Miastoranek z Robertem Koniecznym i Tomaszem Malkowskim. Cześć Robercie, cześć Tomku, czy my się słyszymy? Cześć. Cześć, doskonale. Słyszymy cię. To jeszcze pozwólcie, że was na wstępie przedstawię, chociaż wydaje mi się, że was przedstawiać nie trzeba. Robert Konieczny, uznany architekt, założyciel pracowni KWK Promes w Katowicach, autor wielu wybitnych budynków zdobywających najważniejsze nagrody na świecie, w tym domu Arki w Brennej, tytuł najlepszego domu na świecie w konkursie Wallpaper Design Award 2017, Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, najlepszy budynek na świecie na World Architecture Festival w 2016 roku oraz ex aequo pierwsza nagroda w konkursie Urban Public Space 2016 roku, członek prestiżowej Francuskiej Akademii Architektury. Tomasz Malkowski, krytyk architektury i publicysta, pracował dla Gazety Wyborczej, Architektury Murator, współtworzył magazyn Arch, autor wielu artykułów i scenariuszy związanych z architekturą i historią architektury. Tak na start, i pewnie o tym wiecie, skończyły się obecnie ferie zimowe, trochę dziwne ferie zimowe w tym roku, bo wyglądały, wydaje mi się, trochę podobnie jak reszta roku. No może oprócz tego, że spadł śnieg, ale do końca nie mogliśmy z niego skorzystać. Jak w ogóle spędziliście ten czas? Bo ja mam trochę tak, że ten czas pandemii sprawia, że ja w ogóle nie czuję tego upływu czasu. Wszystko się zbija w jakiś ten taki wielki, wiecie, czop myślowy. Tak naprawdę jedynie te programy i live'y pokazują mi, że jest kolejny tydzień. Może Robercie, ty zacznij. No słuchaj, ja większość czasu spędziłem fartem, troszkę z rodziną, która później wyjechała daleko nad morze, ja tu zostałem sam. Także dzień jak co dzień tak naprawdę, zupełnie bez różnicy. Faktem jest, że ten śnieg, o którym mówisz, tak totalnie mnie zasypał, że jeszcze tylko wrzuciłem zdjęcie na swojego Facebooka, ale to było zdjęcie z wczoraj, bo dzisiaj na razie nie potrafię wyjść, także muszę już po naszym programie tam, wiesz, zrobić kilka dziwnych rzeczy, żeby w ogóle się sam dostać. Ale byle ten śnieg był jak najdłużej, tak? To pozwala jakoś tak bardziej optymistycznie patrzeć na świat. Tomku, jak u ciebie?
Wolałem spacerami. Ostatnio, wiesz, wszystkie chyba parki warszawskie już zaliczyłem. Łącznie z tym, że pojechałem do Żelazowej Woli. Bardzo lubię zimą. Jest tam wtedy mało ludzi, więc nadrabiam jakby czas, kiedy byliśmy totalnie zamknięci, więc sobie jeżdżę i chodzę po zaśnieżonych parkach warszawskich. To jest super, bo spędzania tego czasu wolnego trochę nabrało zupełnie innego wymiaru podczas pandemii, a tobie, Robercie, życzę, żeby udało ci się wydostać kiedyś z Arki. Myślę, mam swoje pozałowy. To co, rozmawiamy tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim i na start o archiprzewodniku po Europie, czyli waszej książce. Mam naprawdę mnóstwo innych pytań, ale myślę, że też przejdziemy do nich później. Wydaje mi się, że ten archiprzewodnik to jest obecnie taka trochę pozycja obowiązkowa, ponieważ można sobie pomarzyć o tym, jak można by zwiedzać Europę. No i też po pandemii, jak już nam się uda tego koronawirusa opanować, to podążać śladami właśnie waszymi śladami korzystając z archiprzewodnika. Powiedzcie mi, dla kogo jest ta książka? Bo ja odnoszę takie wrażenie i też słyszę od części środowiska architektonicznego, że hej, ale tu brakuje rzutów, przykrojów, dlaczego są tylko zdjęcia? Dla mnie osobiście jest to, wiecie, ogromna zaleta, bo to jest trochę danie wędki ludziom, żeby zaczęli sobie sami szukać i eksplorować na własną rękę. No ale mam tutaj autorów, czyli was, więc myślę, że nie będę tworzyć własnych interpretacji i was o to spytam. Wiesz co, tak naprawdę ta książka miała być dla wszystkich, którzy są choć odrobinę zainteresowani architekturą, ale i wydawca, no to jest Pascal, to nie jest wydawnictwo stricte architektoniczne, no miał taką ideę, że to ma być książka dla bardzo szerokiego gremium czytelników, stąd brak tych rzutów. Natomiast mieliśmy parę dni temu taki webinar architektoniczny i tam było bardzo dużo studentów architektury, ale także wykładowców i czytaliśmy jakby komentarze, no i ci wykładowcy mówili, że to jest super pozycja dla studentów, bo to jest trochę taka piguła współczesnej architektury, więc trochę nawet niechcący może stworzyliśmy taki, można powiedzieć, podręcznik architektury współczesnej, ale to nie było jakby głównym zamierzeniem, no zamierzeniem był jednak przewodnik architektoniczny dla wszystkich, ale jak się okazuje nawet specjaliści, czyli ludzie, którzy wykładają architekturę, znajdują w tym jakąś wartość, więc myślę, że nam coś się jednak mimo wszystko udało. Nawet mimo braku tych rzutów, to staraliśmy się tak dobierać zdjęcia, żeby mówiły o idei budynku. To nie miało być tylko zdjęcia, że jest ładny budynek, ale które wyjaśniają coś więcej. No i te nasze rozmowy to też coś więcej niż tylko same zachwyty. My trochę tak rozbieramy na części pierwsze te budynki, doszukujemy się jakiejś myśli i przede wszystkim chcemy, żeby ludzie nauczyli się odczytywać architekturę i ją rozumieć, bo rzucić hasło, że coś jest super budynkiem z jakiegoś tam stylu, epoki, no to każdy zwykły przewodnik tak robi. No my tutaj staramy się uczyć ludzi rozmawiać o architekturze, no i zacząć ją rozumieć, doszukiwać się w nich jakichś głębszych pokładów. No właśnie, bo to jest trochę tak i do tego tematu też pewnie wrócimy później, że trochę brakuje takich wręcz podręczników o architekturze współczesnej dla studentów. I też o tym, co powiedziałeś, że cała ta książka dla tych, którzy nie wiedzą, zbudowana jest z waszych dialogów. I jak ja sobie ją przeglądając, bo ja tak lubię sobie, nie przeczytałem jej, przyznaję się, od deski do deski, lubię sobie codziennie wracać do jednego budynku albo i więcej i czytać wasze dialogi, bo to jest po prostu fantastyczne. I zastanawiam się, kto rządził w waszym teamie, bo co do wielu budynków wy się w ogóle nie zgadzacie ze sobą, wręcz się dziwicie, dlaczego ten budynek się tutaj znalazł. Jak w ogóle ta selekcja tych budynków wyglądała i przebiegała? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, dlatego że od razu dosyć szybko się okazało, że jednak my do końca nie będziemy zgodni. I co teraz zrobić, jeżeli ktoś z nas forsuje pewien obiekt, a ten drugi tego zupełnie nie czuje. No i uznaliśmy, że takie rzeczy wtedy nie wchodzą. To znaczy musi być jakaś nić porozumienia i poza tymi naszymi pewniakami, co do których się zgadzamy, i każdy z tych budynków, który jest jakoś kontrowersyjny w tym naszym duecie, jednak no, musi być taką architekturą, takim obiektem, który mimo wszystko akceptujemy, że on się tam gdzieś tam po tych ostrych dyskusjach znajduje jednak w naszym przewodniku. I tak było. Czyli te budynki, które naprawdę nas gdzieś mocno dzieliły,
odpadły. No faktem jest, że niektóre tomy, gdybyśmy teraz podeszli jeszcze raz, to być może tam dwa, trzy może by zniknęły. To oczywiście wszystko było gdzieś tak, bardzo się działo dynamicznie, na gorąco. Z jednej strony długi czas przygotowań, ale potem już sama, już ta realna praca, gdzie siedliśmy i naprawdę po godzinach bardzo ostro walczyliśmy tą książką, to był bardzo dynamiczny proces. Myślę, że obiekty, które tam się znalazły, one, tak jak powiedział Tomek, one wywołują chęć dyskusji, chce się o nich gadać, chce się o nie kłócić nawet. I my te spory, ja je uwielbiam w ogóle. Ja bardzo lubię dyskutować z Tomkiem, bo on jest taką niepokorną duszą. Rzuca czasami jakieś prowokacyjne tezy, zresztą ja też. Lubimy się o to posprzeczać. Ja myślę, że to nasze wzajemne chyba dyskusje, myślę, że to na nas podobnie. To zawsze jest taki fajny czas, że pogadamy, pokłócimy się, potem to jest jakaś kolejna baza do dalszych przemyśleń. Następnego dnia się zdwajniamy i gadamy dalej. Tak powstała się przewodnik, część pierwsza, i tak być może będzie to zajawie z tą częścią drugą. A, dobrze, czyli jest zapowiedź drugiej części. No właśnie, bo chciałem się o to spytać, jakie takie budynki były, które, wiecie, wypadły zarówno przez to, że się absolutnie nie potrafiliście co do nich zgodzić. Zarówno to jest pytanie do ciebie, Tomek, jak i do ciebie, Robert, więc może Tomku, ty zacznij. Wiesz co, ja też się dużo przy tej książce nauczyłem, bo Robert ma trochę inne spojrzenie na architekturę niż ja. No, nie tylko z racji tego, że jest praktykiem, ale Robert jest taki... No nieustępliwy i czasami zero-jedynkowy. Jak jest jakiś element w budynku, który mu nie pasuje, no to on już dyskwalifikuje cały budynek. Ja czasami starałem się bronić jakiś budynek, ale spójrz, to nie jest takie złe, widzisz, ma tyle innych dobrych elementów, ale ten jeden element dyskwalifikuje, koniec, kropka, więc jakby spodobało mi się to, znaczy też sporo się przy tej książce nauczyłem, więc jak pytasz się, dla kogo jest ta książka, no między innymi dla mnie, ja też się dzięki niej sporo nauczyłem. Nie chcę teraz nawet rzucać jakimiś konkretnymi nazwami budynków czy też pracowni, ale było takich sporo pracowni na przykład z Europy Środkowej, które chciałem przemycić, ale Robert potem rozbierał to na czynniki pierwsze i pokazywał mi, że kurde, no to jednak przegrywa często, że to jest często wtórne. No ja przyznawałem mu rację, no masz rację, to już było wcześniej na zachodzie gdzieś i takie budynki wypadały, czy takie pracownie. No więc dla mnie to też była taka spora nauka i lekcja. A u ciebie, Robercie? Wiesz, teraz się troszkę czasy zmieniły i mniej więcej od 2019 roku już bardziej świadomie patrzę na to, jak ta architektura wpływa na nasz klimat. No i też mieliśmy takie dylematy i dyskusje z Tomkiem, że słuchaj, wiesz, jak teraz, kiedy już wiemy o tym i kiedy w ogóle i Tomek, i ja, gdzieś tam w naszej pracowni szereg jakichś przemyśleń, dyskusji na ten temat, jak teraz projektować, jak pewne rzeczy wiemy o tym, że trzeba je przedefiniować. I nagle mamy takie obiekty w przewodniku, które jak gdyby, no wiesz, no, są zaprojektowane, czy powstały wiele, wiele lat temu. Tak? I teraz z tej perspektywy patrząc, na przykład, czy one się powinny znaleźć, czy nie. Ja miałem taki problem z tymi takimi, z niektórymi budynkami już takimi bardzo dynamicznymi, formalnymi, czy one powinny być, czy nie, bo z jednej strony taka architektura mi się podoba, ale kiedy nie znajdowałem jak gdyby takich logicznych uzasadnień dla pewnych działań, no to wtedy byłem bardziej na niej. O takie rzeczy też żeśmy się kłócili, chociaż z drugiej strony ja byłem też za tym, żeby pokazać tańczący dom w Pradze. Budynek zresztą, który zrobił na mnie duże wrażenie kiedyś tam, bo ja, znaczy, słuchajcie, my w ogóle z Tomkiem wywodzimy się z jednej szkoły, ze szkoły takiej bardzo pragmatycznej, tak, z Gliwic, tam kończyliśmy Wydział Architektury i uczono nas jak gdyby takiego bardzo racjonalnego, pragmatycznego i bardzo dobrze podejścia do projektowania. I nagle Konieczny wybiera tańczący dom w Pradze. Malkowski w ogóle się tyknął w głowę, czy nie odbiło, ale ja, dopóki nie zobaczyłem tego budynku, myślałem, że to podobnie. A kiedy pojechałem już tam przy jakiejś tam okazji kolejnej do Pragi, zresztą chyba to wymyślił ten wystawę. I tak sobie chodziłem po mieście i podszedłem potem do budynku i mówię, kurczę, jak on tam siedzi.
jak to jest kapitalnie zaprojektowane i wkomponowane w ten kwartał miejski. I wtedy absolutnie zmieniłem postrzeganie tego obiektu i zupełnie inaczej spojrzałem na Garek Hotel. Mimo, że sam jakby takiej architektury nie robię, ona jest jakoś tam dla mnie obca, ale im starszy jestem, tym bardziej otwieram się na pewne rzeczy i doceniam je. Oczywiście one, tak jak powiedział Tomek, muszą być absolutnie perfekcyjne. Ja mam taką naturę, że jeżeli mam w ogóle takie powiedzenie, budynek jest tak dobry, jak jego najgorsza strona. Jeżeli coś jest nie tak, to dla mnie to już jest do kitu. Tak? Nie poradzę. Uważam, że to jest słabe. No i to, co mówisz, Robercie, jakby pokazuje jasno, że koniecznie, jeżeli będziecie mogli, i tu zwracam się do naszych widzów, wybierzcie się śladem tego archiprzewodnika, bo te obiekty zmieniają trochę swój sens w kontekście całych przestrzeni miejskich. Wywołaliście trochę temat budynków starszych, ale i też kontrowersyjnych, więc może zacznę od tych kontrowersyjnych, ponieważ pojawiło się ich trochę w archiprzewodniku i jest tam też polski akcent, czyli Nawa na Wyspie Daliowej w Wrocławiu, która była oprotestowana swego czasu przez mieszkańców Wrocławia i część środowisk kreatywnych. Jak to jest? Czy jest w ogóle miejsce w naszej przestrzeni publicznej dla tego typu realizacji, które z pozoru wydają się nie mieć żadnej większej funkcji? Zresztą to też jest obiekt, który jest okładkowym waszym obiektem z tyłu. Jak to jest? Jestem w szoku w ogóle. Ja ci powiem, że... Ja też. No, właśnie. Ja też. No to może kto chce zacząć? Tomek zacznij w takim razie. Tomek, proszę. Kontrowersje, no bo jak wiesz, ta wyspa Daliowa, na której powstała Nawa, no to była taka wyspa trochę opuszczona z tych naturzańskich wysp. I powstanie Nawy jest tak naprawdę częścią rewitalizacji tego miejsca. To nie jest tylko, że powstała piękna rzeźba architektoniczna Oskara Zięta, ale też cała ta wyspa została w końcu udostępniona mieszkańcom i turystom. Więc uważam, że super, że w ogóle coś takiego się stało. Natomiast sam obiekt też jest niesamowity, bo to jest pierwszy obiekt w tej technologii FIDU, którą Oskar Zięta opatentował, czyli jak Państwo, może nie wszyscy znają, ale to są dwie blachy, które są sklejone i nadmuchiwane powietrzem i nagle z płaskiej struktury on tworzy strukturę 3D. I zaczynamy od mebli, słynny stołek plop, tak, czy tam, i później coraz większe formy wręcz architektoniczne. I ja uważam, że to jest wielka innowacja. I też jestem ciekaw, do czego Oskar Zięta jeszcze jest zdolny, no bo to jest taka pierwsza w takiej dużej skali jakby jego realizacja. Pierwszy no, budynek, który jest trochę taką bardziej altaną, póki co może bez jakiejś takiej większej funkcji, no, ale to pokazuje niesamowity potencjał tej technologii. Wiem, że nawet z Europejską Agencją Kosmiczną współpracował, bo ta jego technologia no, może się przydać gdzieś w kosmosie, także coś robimy nagle praktycznie z płaskich powierzchni. Więc dla mnie to jest jeden z najbardziej innowacyjnych obiektów architektonicznych w Polsce w ogóle, no bo to jest najbardziej innowacyjna technologia, no nie ma drugiego takiego obiektu na świecie. Dziwię się, że dla mnie kontrolę. Też. Tak, ja jestem w ogóle zaskoczony i tu przypomina mi się taka sytuacja, miałem przyjemność być zaproszonym do jury sędziującego największe innowacje w polskiej architekturze. Jeżeli Ewa Poremska nas słucha, to bardzo cię pozdrawiamy. I pamiętam, kiedy sędziowaliśmy razem, no to oczywiście były zażarte spory, jak to ze mną, czyli i wtedy Oskar wygrał ten konkurs, bo dla mnie, to zresztą to, o czym żeśmy wczoraj Tomek gadali, Tomek teraz czyta najnowszą książkę Biga i fajny, pozytywny przekaz tego, zresztą ja patrzę podobnie, tak, najbardziej cieszą mnie takie projekty, które są rodzajem pewnego nawet wzoru na architekturę. Tak? Jeżeli udaje nam się coś takiego wymyślić, to jestem niezmiernie szczęśliwy, że inni architekci mogą podchwycić ten motyw i dalej go rozwijać. Taki jest zresztą przekaz tej książki Biga, ale tak też patrzę na budynek, czy na tą architekturę Oskara. Być może nawet nie sam Oskar to rozwinie, tego nie wiemy, tego mu serdecznie życzę, ale ten potencjał jak gdyby w tej technologii w ogóle jest tak duży, że być może albo on, albo ktoś inny to podchwyci i rozwinie dalej. Rzecz fantastyczna i to, że to jest w ogóle u nas w Polsce, no, słuchajcie, cieszmy się tak. Dlatego to jest w naszej książce, dlatego też jest na okładce tylnej. Wracając teraz do obiektów najstarszych, ponieważ jak sobie prześledziłem i zrobiłem research tej książki, to wyszło mi, że są dwa obiekty z 87 roku Nowela oraz 89 roku kaplica świętego Benedykta Cumtora. I wiecie, to jest
to jest 30 lat różnicy. W książce znajdują się też obiekty z roku 2020, czyli bardzo świeżutkie tak naprawdę. Jak to jest? Już o tym trochę, Robert, wspomniałeś, że mieliście dylemat, czy tego typu obiekty wybierać, bo jakby 30 lat patrząc na świat, to jest w ogóle przepaść, prawda? Internet, technologie, bardzo dużo zmieniło się w naszym życiu codziennym. Czy tego typu obiekty w ogóle miałyby szansę powstać w dzisiejszych czasach? To też trochę jest pytanie o to, jak starzeją się budynki i jak w ogóle o tym rozmawiać. Znaczy myślę, że wiesz, czynnik czasu jest takim świetnym faktorem do oceny architektury, czy pewne rozwiązania się sprawdziły. I to, że my w 2020 roku, bo ta książka powstawała w zeszłym roku, myśmy te obiekty wybrali, no to pokazuje, że one jednak się sprawdzają, że one jednak mają sens. Tam jest mieszkaniówka Nemausus, Jeana Nouvela w Nîmes, na południu Francji. Ja myślę, że ona po 30 paru latach dalej jest bardzo prekursorska. To był pomysł na stworzenie takiej socjalnej, taniej zabudowy, wyrzucił praktycznie całą komunikację na zewnątrz. No, oczywiście klimat śródziemnomorski mu to bardziej pozwala niż może u nas w Polsce, ale ja uważam, że ten budynek się w ogóle nie zestarzał. Tak samo Instytut Świata Arabskiego z tymi kinetycznymi elementami na fasadzie południowej, no to jest rzecz wciąż bardzo świeża, inspirująca. No i tak samo kaplica Petera Cumtora, ona jest akurat trochę innym budynkiem, bo ona jest jakby dla mnie poza czasem. To jest architektura mocno osadzona w tradycji, ale też przełożona na współczesny język architektoniczny, bo tam jest i drewniany gąd, i drewniana więźba dachowa. Czyli to są trochę dla mnie takie rzeczy ponadczasowe. I ta kaplica i za 100 lat będzie, uważam, dziełem architektury godnym oglądania. Ja myślę, że właśnie czas to jest taki świetny sprawdzian, czy pewne rozwiązania działają, czy nie działają. Ja myślę, że te trzy budynki, nawet za 20 lat, jakbyśmy robili przewodnik, to byśmy może znowu je wybrali, bo one w swoim czasie no, były takimi kamieniami milowymi. I na przykład właśnie Instytut Świata Arabskiego, no to jest taka pierwsza głośna, kinetyczna fasada, no, która zapoczątkowała jakby cały taki ruch fasad, które reagują na słońce. Zastanawia mnie, wiecie, bo wywołaliście też ten temat wcześniej, też już wspomniałeś o przyszłości i wiecie, ta książka w ogóle skłania takiej refleksji, w którym kierunku zmierza architektura współczesna. Bo to jest trochę tak, popatrzmy sobie na czas dzisiejszy, jest pandemia koronawirusa, prawda? A popatrzmy sobie na 100 lat temu, kiedy powstawał modernizm i na epidemię gruźlicy. Wtedy, oczywiście to nie był jedyny powód, ale wtedy, w tym czasie, gdzieś architektura próbowała odpowiedzieć również na problem związany z przebiegiem tamtej epidemii. Jak w dzisiejszych czasach tak naprawdę jesteśmy trochę skazani na współczesną medycynę, co oczywiście absolutnie nie jest źle, żeby to nie wyszło, że jestem antyszczepionkowcem. Chodzi mi tylko o to, że trochę znaczenie tej architektury spadło. Widać jakiś zdecydowanie regres, a może to jest po prostu poszukiwanie nowej drogi. Jak według Was i w którym kierunku ta architektura współczesna obecnie zmierza? Widzisz, ja właśnie chciałbym chyba wyraźnie na to pytanie gdzieś tak odpowiedzieć i wyrazić mój, myślę, że nasz wspólny pogląd. A mianowicie, to nie tylko oczywiście pandemia. Rok temu jeszcze, pamiętam, dyskutowaliśmy jakby na temat zmian klimatycznych i tego, jak im przeciwdziałać. Pojawiały się różne pomysły, które później po kilku miesiącach zostały zweryfikowane właśnie wybuchem pandemii, bo zupełnie ten sposób myślenia, którym większość architektów podążała, znowu został zweryfikowany przez jakiś kolejny element, zaskakujący. Także oczywiście architektura i architekci przede wszystkim cały czas muszą reagować na problemy współczesnego świata. I te dwie rzeczy, o których teraz właśnie powiedziałem. Pandemia, mam nadzieję, że szybko się skończy, medycyna jest już na tak wysokim poziomie, mamy szczepionkę, to jest kwestia czasu, kiedy te pandemie ugasimy, ale zmiany klimatyczne to jest główny problem, z którymi my musimy się zmierzyć współcześni architekci. I oczywiście możemy to robić oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie, ale powinniśmy się na tym koncentrować. Tylko chciałem powiedzieć dwie rzeczy, bo powiedzieli, że jakby rola architektury troszkę się zmienia. Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie.
To znaczy te wszystkie kryteria, chociażby tak patrząc teraz na naszą książkę, którą robiliśmy, to znaczy, wiesz, te kryteria jakości, te kryteria pewnej innowacyjności, odwagi, stosowania nowych rozwiązań, one są przecież cały czas aktualne. My jak gdyby od architektów pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy tylko inżynierami, jesteśmy architektami, którzy jak gdyby poza jakimiś fajnymi rozwiązaniami technologicznymi muszą jak gdyby dodawać do tego właśnie te cząstka, które powoduje, że tymi architektami jesteśmy. Mamy kreować w fajny sposób przestrzeń i dawać takie rozwiązania, które mają szansę poprawić jak gdyby nasze życie, ale i to, co się dzieje właśnie w tej chwili z klimatem. I co chcę powiedzieć? Te wszystkie rzeczy, te elementy, o których teraz wspomniałem, one się nie przestają liczyć. Moim zdaniem robi się jeszcze trudniej. Tak? Robi się jeszcze trudniej, bo to wszystko, o czym właśnie teraz mówię, plus nowe wyzwania związane właśnie chociażby z katastrofą klimatyczną powodują, że szereg nowych wyzwań, które się pojawiają przed architektami, jest po prostu z jednej strony czymś bardzo wręcz takim oczywistym, że trzeba jak gdyby temu stawić czoło, a z drugiej strony jest to wręcz fascynujące tak, w naszej pracy, że pojawia się jakby tyle nowych możliwości wymyślania fajnych, nowych rozwiązań, których tak naprawdę w takim sensie uniwersalnym, o którym powiedziałem przed chwilą, wcale nie jest tak dużo. Kiedy dyskutowaliśmy z Tomkiem na temat tego, co takiego zdarzyło się w architekturze, na miarę, wiesz, taką globalną, tak? Mówię o rozwiązaniach, które jak gdyby pomagają w tym, żeby można było mądrzej, fajniej, racjonalniej budować, to przychodziły nam tylko do głowy dwa nazwiska. Aravena i Lacaton Vassal. Ostatnia nagroda MISA za tą dobudówkę do zwykłego bloczyska i poprawienie jakby jego standardów, czyli wiesz, nierozbieranie bloku, który i tak jest trudny do rozebrania i byłoby to bardzo energochłonne, tylko dołożenie również czegoś bardzo trwałego powoduje, że nagle poprawia się standard i mamy patent, który jest patentem globalnym. Genialny pomysł, który można stosować na całym świecie. To, co robił Aravena, zresztą za co dostał Pritzkera, to również tak fajne pomysły w socjalnych budynkach, które z jednej strony są dziełem architekta, a z drugiej strony jakby uruchamiają kreatywność ludzi. Tak? Czyli popatrzcie, architektura w tych czasach wcale nie musi być nudna, wcale nie musi być taka banalna, wcale jak gdyby te elementy, o których mówimy, które niby są tak trochę marginalizowane, wręcz nie powinny być marginalizowane. Tylko my powinniśmy szukać nowych, fantastycznych rozwiązań i cały czas jakby dążyć do tego, żeby z tą architekturą było coraz lepiej. Tak? I wydaje mi się, że to jest jakby kierunek, cel naszych działań. My bardzo dużo dyskusji, jakby od wielu miesięcy prowadzimy, chociażby w naszym biurze prowadzimy tę dyskusję z Tomkiem, na czym się koncentrować i jakby w jakim kierunku iść dalej. Także architektura absolutnie nie traci na znaczeniu. Absolutnie. Ja też się na chwilkę tutaj wtrącę, że jakby ograniczenia zdecydowanie podbudowują kreatywność. Ograniczenia są fantastycznym jednak wyznacznikiem, który to podbija. Tomku, proszę. No ja się zgodzę z Robertem, no architektura nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie problemy świata i myślę, że ta pandemia to jest problem bardziej medyczny. Tutaj myślę, że najlepszy architekt, nie wiem jakby zaprojektował budynek, no nie wyleczy ludzi, tak? On może jakby zatrzymać rozprzestrzenianie się poprzez izolację ludzi, no ale to nie tędy droga, bo trzeba wyleczyć jakby całą populację i to jest absolutnie problem medyczny, więc tutaj bym nie bił się w pierś, że architektura nie dała rady. Nie ma narzędzi, żeby tak naprawdę ten problem rozwiązać. Natomiast problem zmian klimatycznych to już jest absolutnie problem architektoniczny. Jak się patrzy na statystyki zużycia energii w Unii Europejskiej, no to prawie połowa energii to jest używana przez budownictwo, tak samo przez emisję. Więc to jest olbrzymie zadanie dla architektury. Ja tu jestem optymistą, no akurat czytam właśnie najbardziej optymistyczną książkę ostatnich dni, jaka się ukazała, to jest Form Giving, czyli taka wielka monografia pracowni BIK. I ona jest absolutnie trochę takim dla mnie świetną książką na te czasy, takie trochę przygnębiające, nihilistyczne. Wszyscy mówią, że już się nie da, że już za późno, że już katastrofa jest u progów naszych drzwi czy miast. Natomiast BIK pokazuje, że absolutnie nie, że my mamy narzędzia do tego, żeby zatrzymać zmiany klimatyczne, a być może wynajdziemy dopiero te narzędzia,
łącznie z tym, jak wychwytywać CO2 z atmosfery, tak? Bo już jest spuszczone tyle tego dwutlenku węgla, że musimy go trochę zanihilować. I on pokazuje taką wielką wiarę w nasze możliwości ludzkiej cywilizacji. No myśmy stworzyli tą katastrofę klimatyczną, to my też jesteśmy jedynymi, którzy mogą ją zatrzymać, albo też odwrócić w ogóle bieg historii. I ja wierzę, że tutaj architekci mogą sporo zdziałać. No i takie nazwiska właśnie jak Bjarke Ingels, myślę, że on inspiruje ludzi na całym świecie. Ta jego filozofia hedonistycznego, zrównoważonego rozwoju, która jest trochę wbrew temu, co nam mówią często eksperci, że my musimy teraz oszczędzać na wszystkim, mamy trochę spuścić z tonu. A Bjarke mówi nie, możemy to zrobić w inny sposób. Nie musimy żyć jak jacyś mnisi na odludziu i bez prądu, tylko musimy po prostu tą technologię mądrze wykorzystywać. Tomek, ja bym wtrącił jakby twoje tam dwa zdania w to, co powiedziałeś, bo zgadzam się, ale podoba mi się jakby taki sposób myślenia, że z jednej strony powinniśmy jakby troszkę spuścić z tonu, tak? Tam, gdzie można, gdzie niepotrzebnie po prostu marnujemy tę energię. Kiedyś słyszałem takie fajne hasło w rozmowie chyba rozwój przez zacofanie, czy jakoś tak, ale to w tym wiesz, pozytywnym tego słowa znaczeniu, a z drugiej strony podobnie tak jak ty. Bardzo mocno wierzę w technologię. Zresztą jesteśmy wykształceni, jesteśmy z uczelni technicznej. Tak? Wierzymy w to, że mądra technologia może zmienić świat, powinna pomagać w tym, żeby ten świat zmieniać. Jestem absolutnie za tym, żeby właśnie iść w takim kierunku, żeby innowacje technologiczne, które się przeplatają z innowacjami w architekturze, bo to już jest po prostu jeden proces, tak? To one mogą nam pomóc w tym, ażeby ta planeta przetrwała. Czyli z jednej strony spuszczamy z gazu, a z drugiej strony naciskamy na ten gaz, żeby ten kierunek rozwoju, jakby ten rozwój pomagał nam w tym, żeby planetę uratować. Po prostu. Słuchajcie, pojawiło się pytanie, które jeszcze bardziej drąży w tym temacie. Jak projektować zdrową, mądrą i koniecznie ekologiczną, nieśmieciową architekturę? I ja to jeszcze chciałbym to pytanie trochę podbić swoimi przemyśleniami, bo pewnie widzieliście i też o tym mówiliście przed chwilką, między innymi film Szymona Malinowskiego Można panikować, prawda, w którym on mówi, że musimy przyzwyczaić się do tego, że nie powinni, że nasze zasoby w jakiś sposób są skończone, że czas brania jak leci już się skończył. Ja się też zgadzam i bardzo wierzę w rolę technologii, natomiast gdzieś musimy zacząć budować tą symbiozę z naturą, a nie z nią rywalizować. I tu trochę się zastanawiam nad tym, słuchajcie, bo raz jest inwestor, raz jest architekt bądź architektka, trzy jest jest cała sprawa związana z katastrofą i kryzysem klimatycznym. Za inwestor oczywiście może być mądry bądź niemądry i promować takie lub inne rozwiązania, ale jest też rola architekta, tak? I też pytanie o tą jego lub jej rolę. Co mając inwestora, który powiedzmy jest trochę niemądry i nie chce działać proklimatycznie, co powinien ten architekt bądź architektka zrobić, skoro też gdzieś tam ma swojego, bo nie oszukujmy się, że każdy ma swojego i chce zawsze zrobić coś jak najlepiej, jak najfajniej. Z drugiej strony myśląc o tym, że gdzieś musimy te zasoby oszczędzać i myśleć ekologicznie. Więc to taki trójpak pytań tak naprawdę. Nie wiem, kto chce z was zacząć. Wiesz co, ja może zacznę, bo my się z tymi problemami oczywiście borykamy na co dzień. Przede wszystkim tak, każdy proces projektowy, każdy proces budowlany po prostu niszczy planetę. Nie oszukujmy się. Tak to jest. No nie da się, są oczywiście, pojawiają się takie głosy, żeby teraz nic nie robić najlepiej. Najlepiej nie budować. Tylko słuchajcie, wypowiadanie takich rzeczy, jak to powiedzieć delikatnie, kiedy oczywiście borykamy się z problemem przeludnienia, z problemem braku mieszkań i tak dalej, są delikatnie mówiąc nierozsądne, jak gdyby na ten temat nie chce się wywodzić, bo to nie ma sensu. Ale jeżeli już budujemy, a budować musimy, no to nie ma rady, to my jako architekci, moim zdaniem, mamy dosyć duży wpływ jak gdyby na jakieś mądre działania. Tylko pytanie, co to są te mądre działania? Popatrzcie, ile różnych teorii się pojawia teraz. Ludzie się przykrzykują gdzieś tam wzajemnie w tym, że jak teraz budować. Tam były już jakieś takie opinie,
że już teraz nigdy żelder na przykład, że już teraz tylko drewno. Ja zawsze mówię, pamiętacie jak w Chinach budował się stadion Hercega de Meurona, gdzie ich pierwsza koncepcja jeszcze nie zoptymalizowana, została przez Chińczyków przyjęta i tej stali. Poszło na ten budynek tyle, że w różnych miejscach na świecie były problemy z dostawą stali. Wyobraźcie sobie teraz, że my się przestawiamy na budowanie z drewna i tylko z drewna. Ja namawiam do czegoś takiego, żeby samemu się zastanowić i kierować się logiką, zdrowym rozsądkiem. I teraz podam prosty przykład. Popatrzcie. Najprostszy na świecie, bo takie rzeczy, jakby, wiecie, to wszystko się na to opiera. Jeżeli mamy zbudować jakiś obiekt, który w jakiejś przestrzeni ma przetrwać wiele, wiele lat, to chyba najlepiej zbudować go w sposób trwały, jeżeli chodzi o skorupę, żeby on się dobrze w ten pejzaż wkomponował. Bo w tym pejzażu będzie potem, wiecie, kolejne dziesiątki, może i setki lat. Ale sama struktura, czy właściwie jego wnętrze tej struktury powinno być bardzo łatwo adoptowalne, tak elastyczne. Przecież technologia, w ogóle samo życie się zmienia tak dynamicznie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zdarzy za kilka lat już w tej chwili. Czyli architekci muszą jakby dostosowywać tą przestrzeń do tego, żeby te zmiany mogły się tam odbywać w możliwie jak najprostszy sposób. A z drugiej strony, jeżeli teraz mamy jakiś temat, który trzeba zrobić tylko na kilka lat. On ma być jakimś tematem biznesowym, ktoś chce zarobić, postawić coś, za chwilę trzeba to będzie jakoś sutylizować. To trzeba zastosować takie technologie, które są jak najmniej energochłonne, tak? Które później łatwo można właśnie rozebrać, przerobić, przetworzyć. I my, wbrew pozorom, mamy dosyć duży wpływ na to, żeby inwestora do czegoś takiego przekonać, namówić i to mu wytłumaczyć, tak? I zresztą wiecie, no czasami ludzie, którzy gdzieś tam klimat mają w głębokim poważaniu, do nich trafiają najbardziej argumenty natury finansowej. I jak gdyby, jeżeli mamy naszą świadomość, to już argumentacja, którą dobierzemy do tego, żeby przekonać ludzi do pewnych działań, to już jakby, słuchajcie, to już jest jakby tylko służy skutecznemu przekonaniu. Tak? Także powtórzę. Budowanie szkodzi, ale nie ma rady. Musimy to robić, róbmy to po prostu mądrze. Tomku, a jaka jest twoja wizja? Sorry, tak wchodzę ci słowo, Łukasz, ale że nie jest tak źle w Polsce z inwestorami, bo jak jeżdżę po Polsce, to wiesz, na dachach widzę ogniwa fotowoltaiczne, jest ich coraz więcej. Ja myślę, że Polaków zawsze łatwo przekonać oszczędnością. Wybudujesz dom, który jest energooszczędny, będziesz płacił niższe rachunki. To zawsze działa na ich wyobraźnię. Taka po prostu właśnie taka pragmatyczność. Polacy po prostu chcą płacić mniejsze rachunki. Tam gdzieś może w drugim rzucie można powiedzieć, że to jest też dobre dla naszej planety, ale jak oni odczują to na portfelu, to myślę, że to jest taka wędka, na którą ich łatwo złapać i po tym jak jeżdżę właśnie po Polsce i widzę, ile tych solarnych instalacji powstaje, no to znaczy, że oni chyba widzą w tym sens, tak? że zaoszczędzą w jakiejś tam przestrzeni lat, no bo to się nie zwraca przecież przy pierwszym tam sezonie, tylko to potrzeba wielu, wielu lat, żeby taka instalacja się w ogóle zwróciła, więc nie jest tak źle z tymi inwestorami, ale tutaj też się zgadzam z Robertem, że te projektowanie mądre, no to zawsze tutaj jest znowu ten czynnik czasu, no architekt jest trochę takim futurologiem, musi przewidywać przyszłość i oczywiście nie ma takich idealnych narzędzi, żeby tą przyszłość dokładnie przewidzieć, więc elastyczne struktury, które będą podążać za zmieniającym się modelem życia, funkcjami w mieście. Natomiast też tutaj nie jestem jakimś wielkim fanem architektury drewnianej, która jest ostatnio mocno promowana, bo jakby zdaję sobie sprawę, że drewno jest odnawialnym surowcem, ale potrzeba prawie 100 lat, żeby taki las wyrósł. W Polsce, ja sobie sprawdziłem, ile procent powstaje budynków z drewna. W budownictwie jednorodzinnym to jest kilka procent. Wyobraźmy sobie, że nagle chcemy osiągnąć 100%, no to byśmy musieli chyba wszystkie lasy wyciąć. Już nie mówię o budynkach wielorodzinnych czy o innych obiektach, bo to jest po prostu nierealne. Więc musimy też mieć zdrowy rozsądek w tym, co budujemy, jak budujemy, czyli ta trwałość skorupy, ale też elastyczność funkcji, bo to funkcja się najczęściej zmienia, więc to trzeba zawsze tak wyważyć tak naprawdę. Wiecie, skoro ruszyliśmy kwestie środowiskowe i kwestie inwestorów,
to są też inwestorzy, którzy nie są inwestorami prywatnymi, tylko publicznymi. I tutaj ja chciałem przywołać przykład, który daliście w ramach jednego z wykładów właśnie tournée promującego Archiprzewodnik, czyli że powiedzieliście, że wiedzieliście od samego początku, że będzie francuska Biblioteka Narodowa Dominika Perrault, czyli że będzie ten taki niepozorny obiekt, który w środku ma dżunglę, który jest jakby taką ostoją myślenia, myślę, że trochę kwintesencją myślenia o zieleni w mieście. Ale wywołuję ten przykład po to, żeby pójść trochę dalej, czyli porozmawiać o Paryżu, ponieważ pani mer Paryża robi chyba na naszych oczach pewną rewolucję. I raz możemy rozmawiać o architekturze w kontekście budynków, ale możemy też rozmawiać o przestrzeni. Jak w Polsce wyzwolić taki boom, i to bardziej już samorządowy niestety, niż prywatne, bo wydaje mi się, że prywatnych inwestorów trochę jednak prościej edukować niż tych publicznych, żebyśmy zaczęli inwestować w tą zieloną infrastrukturę, która tak naprawdę dla nas wszystkich byłaby korzystna. Tak myślę. Nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie, czy nie. No wiesz, absolutnie się zgadzamy, tak? Absolutnie się zgadzamy. Ja nawet siedząc sobie tutaj, pracując w Jarce, patrzę często za okno w tej chwili również. I napisałem taki trochę dla jaj post na temat tego, że znów śnieg spadł, że mamy ład przestrzeni w Polsce. I trochę taki, wiesz, bo od lat zajmuję się też tematem smogu. Jakoś tak staram się uświadamiać ludzi, starać się walczyć o czyste powietrze. I przeszkadza mi też ten chaos, nie tylko taki chaos wizualny, też tam taki chaos logiczny tej naszej przestrzeni, który gdzieś tam mocno doskwiera. I to już, wiesz, nie tak łatwo poprawić tym śniegiem, a kiedy topnieje, to już w ogóle zaczyna się problem. I zacząłem, tak jak napisałem, szukać takich rozwiązań już troszkę jak dziecko, tak? Jak co zrobić, żeby faktycznie to nasze życie nagle zrobiło się takie fajniejsze, bardziej miłe i żeby się lepiej oddychało? No i wpisałem akcję Drzewko, co jest takie bardzo oczywiste w tej chwili. No, zresztą niedawno mieliśmy problemy z panem Szyszką, czy właściwie czy to z nim, czy to raczej z tą częścią społeczeństwa, która była tak podatna, że wycięła wszystko, co dało się wyciąć. W ogóle osobny temat. Ale ja zawsze wierzę, że tych ludzi dobrej woli jest więcej. I że to drzewko to da nam nie tylko fajny klimat, czyste powietrze, ale przy okazji pomoże w zasłonięciu tej szpetoty, która nas gdzieś tak otacza. Może nie poprawi, tak jak napisała mi koleżanka urbanistka na moim Facebooku, czy ład przestrzenny to tylko piękno, czy piękno. Oczywiście, że nie tylko piękno, ale strukturalnie tak niełatwo zmienić, gdyby to, jeżeli już to zostało tak trwale popsute. Ale zieleń naprawdę może nam pomóc, jeżeli chodzi o poprawę klimatu, fajnego powietrza, jeżeli chodzi o estetykę. Nie wiem, czy byliście w Pobierowie nad morzem. Myśmy tam mieli prowadzić taką inwestycję, to zostało zatrzymane, tam często jeździłem. I to Pobierowo jest takie miasteczko, słuchajcie, typowo, znaczy może inaczej, nie jest takie jak te miasta typowo nadmorskie, to są takie brzydkie, nie? Po prostu brzydkie, nie fajne. A tam nagle jest jakoś tak magicznie, fajnie. Wybierasz się do czegoś zbliżysz, to widzisz, że to jest szpetne. Jak odejdziesz na jakieś 30-40 metrów, to już jest fajnie, bo to wszystko znajduje się w takim zasobowym, pięknym lesie. Drzew jest tam bardzo dużo, naprawdę jest śliczne. No i to wydaje mi się taką może trochę dziecinną receptą na to, żeby poprawić ten wygląd polskich miast i wsi, ale saćmy drzewa. Oczywiście w mieście, no wiesz, nie możemy wyrzucić wszystkich dróg, tak? Nie możemy wyrzucić jakby jakiejś przestrzeni miejskiej, które są potrzebne i po prostu tam ta posadzka jako taka musi być posadzką użytkową, żeby tam stać, pobawić się, polatać, postawić stolik, ale jest bardzo dużo takich miejsc, które absolutnie stoją odłogiem i można je zazielenić i bierzmy przykład, róbmy to. To jest stosunkowo proste, niewiele kosztuje, a może przynieść cholernie dużo korzyści. Ale wiecie, to jest trochę tak jak z tą ostatnio skandaliczną zresztą akcją, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związani z Katowicami, z wycięciem drzew na ulicy Raciborskiej, tak? Że zamiast dozieleniać te miasta, to wręcz dokumenty strategiczne, które powinny te drzewa i tą zieleń naszą chronić, to wręcz sprawiają, że tej zieleni w jakiś sposób ubywa.
czym jest, gdzie tu jest problem? Co, kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Nie? No bo to jest jakby jedną sprawą jest to, że fajnie, rozmawiamy o tym, że powinno być więcej zieleni, ale mi trochę brakuje gdzieś tutaj w Polsce osób, które by wzięły na siebie ten ciężar i tę odpowiedzialność, żeby faktycznie coś w tym temacie zmienić. Czy Tomek, to jest jeszcze odpowiedzialność polityczna? Jeszcze tylko jedno zdanie a propos tej Raciborskiej, bo ja faktycznie byłem w tę akcję społeczną zaangażowany i wydawało mi się, że wszystko już jest okej, okay, także że miasto nie dało zgody na wycinkę. Myślałem, że plan w jakiś sposób zostanie zweryfikowany, bo faktycznie tam akurat była taka sytuacja, że ten plan nie był tak do końca mądrze stworzony i rodził się taki problem, ale kiedy już pojawił się zakaz, myślałem, że sytuacja jest pod kontrolą i nagle okazuje się, że w nocy te drzewa zostały wycięte. Problem polega na tym, że to ciągle się opłaca, że nasze prawo i te kary, które za to gdzieś tam grożą, słowo grożą są śmieszne, jest niewiarygodnie niskie, dlatego tak się dzieje. I wydaje mi się, że z jednej strony budzenie świadomości, a z drugiej strony naprawdę restrykcje, które gdzieś tam powinny być dużo większe, były receptą na to całe zło, które się dzieje. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że fatalna jakość powietrza w Polsce to jest chyba największy problem naszego kraju. Ja się dziwię, że żadna partia polityczna nie zbudowała na tym kapitału. Że mamy oczywiście partię Zieloni, ale ona jest, no wiadomo, jakiś tam ułamek procenta. Natomiast na tym można by taki, ja tak uważam, zbudować piękny kapitał polityczny. Nie ma świadomości wśród społeczeństwa. Wiesz, chyba, ja uważam, że część ludzi jednak ma świadomość, że przecież tysiące ludzi umiera na jakieś choroby powikłania w związku z tą fatalną jakością powietrza. Ja nie wiem, czy jest jakiś większy w tym momencie problem w naszym kraju. No to po prostu realnie ludzie umierają, więcej nawet niż na COVID, przez tą złą jakość powietrza. To po prostu nas zabija powoli, bo to są i choroby onkologiczne, które są wywołane przez te rakotwórcze związki. Jestem po prostu w szoku, że to właśnie u nas jest ciągle temat, no jest 2021 rok, a my palimy jak za króla ćwieczka jakimiś, no byle czym w tych piecach, no to po prostu jest dla mnie nie do pomyślenia. No i ta właśnie brak tej zieleni, te wycinki drzew, ja też sporo jeżdżę i widzę jak przy drogach są wycinane stare aleje drzew i widzę potem, no jak widać, jak jest drzewo ścięte, że to jednak są zdrowe drzewa, że to nie są jakieś spróchniałe. No dla mnie to też jest nie do wyobrażenia. Uważam, że drzewa są świętością, które powinny być chronione tak jak zabytki, no prawnie. Stworzyć jakiś taki, tak samo właśnie przy Raciborskiej, tam właśnie był taki problem, że tam plan miejscowy, dla planu miejscowego ważniejsza była pierzeja, która miała kontynuować jakby zabudowę, niż system korzeniowy drzew. A można to było, ale słuchaj, nawet ten plan można było obejść. Gdyby architekci pomyśleli, gdyby się chciało inwestorowi, to można było stworzyć coś takiego, że żeby, wiesz, zachowując pierzeje, uratować te drzewa, tylko wiesz, nikomu się po prostu nie chciało. Pewnie tak, no. Najłatwiej było to być. Wiecie, no i to jest właśnie jeden z tych problemów, które mnie dość mocno dziwi, bo też jakby wracając trochę do archiprzewodnika. Archiprzewodnik jest o obiektach wybitnych na terenie Europy, prawda? Które w jakiś sposób są prekursorskie i coś znaczą. A my sobie tutaj w Polsce bardzo długo już tak naprawdę narzekamy na ład przestrzenny, na to, jak zorganizowany jest system planowania, jak zorganizowane jest prawo budowlane i wiele innych tematów. I te dyskusje wśród branży architektonicznej się toczą. I z mojego punktu widzenia toczą się odkąd ja pamiętam tak naprawdę. Dlaczego architekci nie potrafią się skupić w całość, porozumieć się i zacząć poważnie lobbować nad zmianami w tym zakresie? Jest to dla mnie jakieś niespotykane. Może wy możecie mi jakoś tą sprawę w głowie rozplątać? Odpowiem ci pytaniem na pytanie. Dlaczego jesteśmy jedynym krajem w Europie, bodajże, gdzie ceny są tak skandalicznie niskie, gdzie tak bardzo środowisko nie szanuje swojej pracy? Wydaje mi się, że to pytanie jest odpowiedzią na twoje pytanie. Po prostu. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, że żyjemy w jakimś matrixie. Ta głupota tutaj... Ale wiecie, to znaczy, że jest za dużo architektów i architektek? Czy... Nie. Dlatego to jest niewytłumaczalne, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nie jesteśmy w stanie jako środowisko z jednej strony lobbować bardzo skutecznie za tym, o czym mówisz, a z drugiej strony też jako środowisko nie jesteśmy w stanie się zjednoczyć
jakby dla dobra społeczeństwa. To nie chodzi jakby o jakieś takie partykularne interesy, że my chronimy jakby swoje tam właśnie interesy, tylko chodzi o to, żeby te prace projektowe godziwie wyceniać. Dla każdego starczyłoby pracy, bo wtedy nie trzeba by tych projektów robić strasznie dużo, tylko można by się naprawdę skupić na tym, na kilku projektach, robić je za godziwe pieniądze i wtedy oczywiście ta przestrzeń wyglądałaby inaczej. Tak? Słuchaj, w Czechach, gdzie w tej chwili pracujemy, na Litwie już, nie wspomnę o tych krajach Europy Zachodniej, wszędzie są normalne stawki projektowe, wszędzie. W Polsce koncepcje robi się za darmo wciąż, dlatego jest tak dużo wtórnej architektury, dlatego to się robi na kolanie. Nie jesteś w stanie z tym nic zrobić kompletnie. Ja się już poddaję, nie mam siły. Nie chcę tego na antenie nazywać tak bardzo mocno po imieniu, ale uważam, że to jest jakiś job, po prostu taki ogólny. Tak? Wielu no ale wiecie, mamy Robert i Tomek jasno zdiagnozowaną sytuację. To ja się jakby podpisuję pod tym, co mówisz. Ale chyba kiedyś chcemy tą sytuację odmienić i wiecie, ja nie wiem, czy to właśnie powinien znaleźć się lider wśród architektów i architektek, a może po prostu to wszystko trzeba wyorać i zacząć po prostu od nowa, bo głowa zgnita jest już na etapie edukacji architektonicznej na uczelniach wyższych. Nawet jak masz dobre prawo, typu ustawa krajobrazowa, to ona jest torpedowana przez polityków, tak? Mamy niektóre dobre dokumenty, jakieś dobre inicjatywy ustawodawcze, ale one i tak się potem rozbijają o taki beton polityczny. W Warszawie ustawa krajobrazowa właśnie jest torpedowana i dalej mamy te szmaty, które wiesz, wiszą i też właśnie ci psują ten tak zwany ład przestrzenny. I tak można by mnożyć. No po prostu nie ma takiej woli politycznej. Ja myślę, że najlepsi architekci sami nie zdziałają. No tutaj po prostu trzeba pójść za pan brat z jakąś siłą polityczną i wiesz, tylko zmieniając prawo i potem je egzekwując, możesz czegoś naprawdę dokonać. Ja myślę, że tutaj tego brakuje. Powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Ja myślę, że on póki co widzę, że się skupił bardziej na historii dokonania architektury. Ja myślałem, że taki instytut będzie mocno działał właśnie na takim polu legislacyjnym, będzie tworzył prawo, będzie lobbował o to, żeby w końcu był ten ład przestrzenny, a zajął się taką bezpieczną taką działką, czyli historią architektury, dokonaniami, szczególnie powojennej architektury. Tak naprawdę robi, ale czy on jest, czy by go nie było, uważam, że nie ma większego wpływu na rzeczywistość naszą. Potrzebujemy po prostu lobbystów. Łącznie z tym, że trzeba sobie zbrudzić rękę, bo polityka no, nie jest czysta i musisz wpójść w jakieś sojusze. I tego uważam brakuje tak naprawdę. Takiego pragmatycznego, politycznego myślenia, żeby coś naprawdę zdziałać. Wiecie, ale wszystko zaczyna się od braku świadomości. Do takiej społecznej i takiej nawet środowiskowej. Naprawdę. Jeżeli to się nie zmieni, nie zrobimy nic. No i właśnie tak naprawdę moglibyśmy zacząć od tego, żeby zmienić tą edukację architektoniczną, którą przywołałem w ogóle na wstępie, zapowiadając tą rozmowę. Bo właśnie archiprzewodnik dla mnie jest takim świetnym czymś. Też o tym mówiliście w kontekście trochę podręcznika o architekturze współczesnej. Ja dobrze pamiętam czas swoich studiów, zresztą też takich wywołaliście Politechnikę Śląską, to też ja jestem po Politechnice Śląskiej i po architekturze. I pamiętam, że zajęcia z historii architektury kończyły się na modernizmie, ewentualnie troszkę liznęliśmy postmodernizmu. A cała reszta tak naprawdę zajęć, które miały nas uczyć architektury współczesnej, to były zajęcia tylko i wyłącznie projektowe, bez zdobywania, wiecie, tego typu wiedzy w sposób jakiś konsekwentny i uregulowany. Jedyne co, to można było szukać na własną rękę, co ma oczywiście plusy i minusy. Jak to jest i od czego powinniśmy zacząć naukę studentów architektury i studentek architektury współczesnej? Ja uważam, że to jest dobry krok, ale powinniśmy zrobić jeszcze jakiś krok do przodu pewnie. Ja wam powiem o takim moim doświadczeniu, czy o naszych doświadczeniach z biura, bo oczywiście współpracujemy różna ekipa się pojawia w KWK Promes i są to ludzie, którzy studiowali za granicą, są oczywiście większość studiowała w Polsce. I powiem wam, że różnica jest kolosalna, kolosalna. Ludzie, którzy kończyli dobre zachodnie uczelnie, rozmowa z nimi
jest naprawdę zupełnie inna niż dyskusja gdyby z osobami, które kończyły te nasze wydziały. Dlaczego? Tam od samego początku, a przede wszystkim tak, masz, uczą cię jakby tej architektury współczesnej, czyli z jednej strony zaczynasz a propos historii, zaczynasz jakby od, wiesz, zamierzchłej przeszłości, a z drugiej strony równolegle uczysz się architekturze współczesnej. To nie tylko na przedmiotach projektowych, ale co najważniejsze, na tych przedmiotach projektowych zaczynasz pierwszą analizę od genezy pewnych budynków, rozumiesz, z czego coś się wzięło, żeby dopiero móc projektować swoje rzeczy i przede wszystkim dyskutujesz. Masz publiczne obrony, występujesz publicznie i bronisz się przed wieloma studentami, architektami, mogą cię wygwizdywać, krytykować itd., itd. Musisz się bronić, musisz dyskutować. Wiesz, jak umysł wtedy pracuje? Niesamowicie. W Polsce, jak wiemy, panowie, jak u nas było w Gliwicach, zostają projekty, leżą sobie na korytarzu w salach, ktoś wpisuje oceny, nie wiesz, dlaczego dostajesz. 5, 4, 3, nie masz pojęcia, tak? Tragiczna sytuacja. Pierwsza obrona to dopiero dyplom. Zauważcie, jak ludzie dukają przy tych obronach prac dyplomowych. Jak nie są w stanie wyartykułować kilku, kurczę, mądrych zdań, tak? Tylko uczą się czegoś tam na pamięć. Jakie to jest słabe. I teraz kontakt jeszcze, teraz to się już poprawiło, kiedyś tego nie było. Kolega, który studiował w Niemczech, opowiadał mi, że mieli kontakt z najlepszymi architektami w świecie, którzy przyjeżdżali do nich na wykłady, robili te wykłady. I taki dwugodzinny wykład tak ci ustawia pewne rzeczy w głowie, że to się wyrównało gdzieś tam, w głowie nie mieści. I to jest jakby odpowiedź na to, że z tymi ludźmi stamtąd gada się w sposób taki logiczny, zdroworozsądkowy. To często są proste gdzieś tam stwierdzenia, proste sformułowania. Jeszcze jedna rzecz, która mi cholernie przeszkadza i która myśmy wywołali znowu teraz Tomkiem, głównie Tomek wywołał, ja tam trochę mu przyklasnąłem, ale wywołaliśmy temat krytyki architektonicznej, której tak naprawdę w tym naszym kraju jestem przekonany, nikt absolutnie nie chce, bo to jest taki temat, słuchajcie, naprawdę bardzo drażliwy. A to się zaczyna też w szkole, a propos tych obron, tych dyskusji. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Zacząłem pracować, Krzysiek Gingarden z tego czasu, jeżeli słuchasz, pozdrawiam cię serdecznie, zaprosił mnie do szkoły w Krakowie, ażebym do prywatnej szkoły architektury, żebym tej architektury uczył. Ja się wtedy zapytałem, poprosiłem o jedną rzecz, słuchaj, ja chciałbym, pierwsze, żeby tam były publiczne dyskusje, to o czym wam teraz powiedziałem na temat tych projektów, bo to jest dla mnie podstawa, bo ja tam idę uczyć, ale sam też chcę się uczyć. I to było dla mnie najważniejsze. Okazało się nagle, że nie ma, jak już tam trafiłem, nie ma jednak żadnych publicznych dyskusji. A co ciekawe, ja prowadzę swoją grupę przez cały rok akademicki, słuchajcie. Kiedy to usłyszałem, mówię, słuchajcie, ja tak nie chcę, bo ja tym ludziom zrobię krzywdę. To będą klony koniecznego, to jest bez sensu. Ci ludzie muszą się stykać z różnymi jak gdyby poglądami, opiniami, z różnym sposobem myślenia w architekturze, żeby wyrobić sobie swój pogląd i pójść w jakąś stronę. A teraz wiecie, jak zostało uzasadnione to, że nie ma tych dyskusji publicznych. Chodziło o to, żeby profesorowie, którzy prowadzą zajęcia, nie czuli się urażeni, kiedy ich student jest krytykowany. Nie czuli się urażeni, słuchajcie. Coś, co jest w ogóle podstawą w tym zawodzie, ta dyskusja, przekonywanie do swoich racji innych, tu jak gdyby to zostało zablokowane. I teraz, kiedy wywołaliśmy temat dyskusji o polskiej architekturze, o rzeczach dobrych i złych, kończyło się jak gdyby zarzutami, że to nie jest dobre, że to tak nie można, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak jak powiedział Tomek, dlaczego architektura na Zachodzie jest taka dobra, a w Polsce nie? Dlatego, że na Zachodzie krytyka jest czymś naturalnym, jest czymś normalnym. I krytyka służy zarówno, znaczy przede wszystkim służy też tym, którzy tworzą, tak? Którzy są krytykowani. Bo wtedy możesz wyciągnąć jakieś wnioski. Jeżeli ktoś ci coś mówi, nawet jeżeli to jest złośliwa krytyka. Ja tak właśnie patrzę, nawet jeżeli nie złośliwie krytykują, to zawsze uważam, jestem ziarnko prawdy. Zawsze warto przystanąć, zastanowić się, kurczę, i coś poprawić. Tak? Jeżeli tego nie będzie, jeżeli będziemy się tylko głaskać po główkach, to słuchajcie, to ciągle będziemy tkwić w tym takim niczym, tak? To są takie rzeczy, często o których się gada się. Więc to prawda, jakby to, że brakuje rozmowy na wydziałach architektury i to też nie jest tylko problem Politechniki Śląskiej, ale myślę, że w większości
uczelni wyższych, architektonicznych w Polsce, no to, to jest faktycznie spory problem. Ja też doskonale pamiętam swoje zajęcia, jak próbowałem przedstawiać, mówić, tłumaczyć, to było nie, pokaż rzuty, pokaż przekroje, bo tylko to się liczy, ty najlepiej siedź cicho i nic nie ma. No i to przekonanie, że o gustach się nie dyskutuje, prawda? A jak o gustach można nie rozmawiać, skoro faktycznie jest to bardzo rozwijające. A ty, Tomku, jakie według ciebie są największe grzechy tej edukacji architektonicznej w Polsce? Wiesz co, no to... To jest taki temat, że aż się nawet nie chce mówić, no bo wiesz, cały system edukacji u nas jest trochę chory i zaczynając od szkoły podstawowej, przez licea, aż po cały system szkolnictwa wyższego, który w Polsce uważam, że jest chory, zdegenerowany, jest nadprodukcja magistrów, ludzie studiują, ja nie mówię teraz o studentach architektury, ale większość studentów w Polsce studiuje, żeby mieć papierek. Totalnie zdewaluował się jakby tytuł magistra, on już w Polsce totalnie nic nie znaczy, więc cały system tak naprawdę trzeba by przeorać. Natomiast jeśli chodzi o architekturę, to absolutnie to, co właśnie Robert powiedział i to ty, Łukasz, no brakuje takiego myślenia, publicznych obron. Natomiast nawet po studiach dalej ci wykształceni już architekci nie potrafią o tej architekturze rozmawiać i ten mój ostatni tekst do architektury i biznes, hity i kity, który wywołał dyskusję głównie facebookową, też pokazuje, że nawet już jak już kończymy te studia, dalej nie potrafimy o tej architekturze rozmawiać, bo nawet środowisko architektoniczne nie chce krytyki, po prostu od razu się obraża. Ja myślę, że użyłem tam racjonalnych argumentów, co mi się nie podoba w naszych lokalnych konkursach architektonicznych, a dyskusja skończyła się na tym, że zaczęto mnie personalnie już atakować, już tak bez ogródek. Jakby środowisko dało mi do zrozumienia, nie czepiaj się nas, bo cię zniszczymy. Więc dla mnie to było trochę takie smutne, znaczy też nie spodziewałem się jakiejś tutaj gratulacji, że napisałem taki tekst, wiedziałem, że jak świętości naruszę, to będzie też świętoburzenie, ale to jest, no, cała edukacja u nas leży, więc tutaj też nie powiem pewnie nic odkrywczego, bo to już pewnie w swoich audycjach wiele osób mówiło i narzekało i też nie chciałbym skończyć takim, wiesz, narzekactwem, bo z drugiej strony wielu mamy świetnych młodych architektów, którzy jadą za granicę i, wiesz, pracują u najlepszych architektów na świecie, tak, u Fostera. Jak robiłem wywiad z Bjarke Ingelsem, to on mi z kolei opowiadał, że najpopularniejsze imiona w jego pracowni to jest Kasia i Jakub. I on je po polsku powiedział, Kasia i Jakub. No więc, kurde, no z drugiej strony produkujemy, no brzydkie słowo, ale wiesz, kształcimy tych młodych architektów, którzy jednak mają jakieś rzemiosło, skoro się odnajdują w największych pracowniach na świecie. Jeszcze Polak jest taką jednostką zaradną, tak? Polak czy Polka, no po prostu sobie pojadą sobie sami za granicę, pojadą na Erasmusa, sami się dokształcą. Ja myślę, że główną wartością w ogóle nas, Polaków, to jest samodzielność. System nie działa, nie działał w PRL-u, nie działał w transformacji lat 90., teraz też nie działa. Polak sobie musi sam zbudować, nie wiem, swoją edukację, sam sobie kupi książkę, sam sobie pojedzie za granicę. Samodzielność, to jest dla mnie taka wielka wartość, dzięki niej w ogóle ten kraj funkcjonuje, bo tutaj każdy z nas po prostu robi swoje, nie patrzy się na to, czy mu wykładowca podsunie tą wiedzę, czy nie, on sobie ją sam po prostu znajdzie, więc chciałbym takim optymistycznym akcentem, że nie tylko narzekamy, ale że ja wierzę w nawet to młode pokolenie, bo poznaję też młodych, fajnych architektów, fajne nowe młode pracownie powstają w Polsce, więc mimo tej złej edukacji, kurde, ci Polacy potrafią się sami dokształcić. Mam jeszcze jedno pytanie, które będzie, myślę, że takie, zawsze zobaczymy, jak odpowiecie, bo czytając z wami rozmowy wcześniejsze o archiprzewodniku, pomysł był na początku taki, że miał być on o Polsce. Ostatecznie powstał po Europie. Czy to jest trochę tak, że w Polsce takiej jakościowej i prekursorskiej architektury brakuje i jej nie ma i dlatego musimy uciekać się do stworzenia czegoś większego o Europie? Czy po prostu stwierdziliście, że jednak idziemy w kontekst szerszy? Wiesz co, ja po tej dyskusji, o której teraz Tomek wspomniał, doszedłem chyba do takiego wniosku, że ten archiprzewodnik w Europie był chyba troszkę taką moją ucieczką w to, żeby nie bawić się w krytykę tego, co jest, bo te moje kryteria oceny zawsze były ostre i one odnosiły się zarówno do mnie i do nas, do mojej pracowni, jak i do tego wszystkiego, co mnie otacza. Zawsze chciałem się porównywać do najlepszych, zawsze sobie wysoko stawiałem poprzeczkę. I stwierdziłem, no, jeżeli przyjmujemy, na tym mi zależało, takie kryteria, jak wiesz, innowacyjność,
odwaga, świeżość rozwiązań, coś, co jest prekursorskie, no to w Polsce takich rzeczy naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Dlatego przekroczyliśmy granice Europy, bo ja chciałem, z tego właśnie teraz zdałem sprawę, patrzeć pozytywnie, a nie bawić się w jakiegoś historyka, który będzie tam rozwalał na, wiesz, żeby uczciwie pokazać jakiś obiekt, to musisz uczciwie o nim coś powiedzieć. Ja tak mam po prostu. Jeżeli coś mi się nie podoba, to mówię, co mi się nie podoba, co mi się podoba i tyle. Oczywiście zawsze na tym tracę, ale tak to jest. I teraz, jeżeli wiesz, przypomniałeś jakby ten polski początek, to my do tego wracamy. Zrobimy drugą część tego przewodnika i będzie dotyczył polskiej architektury. I też zastanawialiśmy się, jakie kryteria przyjąć, bo wiadomo, że już tej innowacyjności, no to nie zrobimy z tego tej książki, bo tam nie znajdziemy tylu obiektów oczywiście, ale generalnie chcemy pokazywać dobrą architekturę, dobrą, naprawdę współczesną architekturę. I a propos tego, co mówiłeś o starszych budynkach, które są w przewodniku, również taką w Polsce, która wytrzymała próbę czasu. Naszym zdaniem, subiektywnym, tak? Ale bardzo ostrym zdaniem. Także nie będzie chyba takich przykładów, nie będziemy się bawić w historyków, którzy będą pokazywali takie rzeczy, które wypada pokazać i nie będziemy tam mówili o tym, co to myślimy, bo to chyba jest negatywne i tego nie chcę. Widać, że ludzie na to nie są przygotowani, to nie jest nasza rola. Ja zresztą jestem architektem, Tomek jest krytykiem. Ja wolę patrzeć pozytywnie, pokazywać dobre przykłady. Myślę, że chyba Tomek teraz też, także na tym się będziemy koncentrować i mam nadzieję, że kiedy ta książka powstanie, mam nadzieję, że wszystko się uda, to jeżeli ktoś, tak jak już gdzieś kiedyś powiedziałem, weźmie w łapki tę książkę, jeżeli nie jest Polakiem i interesuje się architekturą, spojrzy na to, co tam jest, to stwierdzi, kurczę, fajne rzeczy się w tej Polsce dzieją. Taki jest cel. Chciałem was zapytać jeszcze na już sam koniec, bo już zapowiedzieliście archiprzewodnik tak naprawdę dwa, ale gdybyście mieli wydać taki archiprzewodnik za lat 20, czyli w roku 2041, jakimi potencjalnymi kryteriami byście się kierowali? To jest takie pytanie o to, wiecie, jakie wartości będzie mieć architektura przyszłości. Wspominaliście też o tym, że architekt bądź architektka muszą trochę wybiegać w przyszłość i myśleć o tym, co będzie ważne. Więc może zacznijmy teraz od ciebie, Tomku. Ja myślę, że te kryteria się nie zmieniłyby za 20 lat. Dalej innowacyjność, prekursorskość, świeże spojrzenie, ale też opowiadanie oczywiście na zmiany klimatyczne. No za 20 lat już myślę, że wiele się wyjaśni, czy poszliśmy dobrą drogą, czy złą, bo może to już będzie, tak jak to po śląsku się mówi, po ptokach, tak? Więc to jest to takie, przed nami jest tak naprawdę takie 20 kluczowych lat dla całej naszej cywilizacji. Myślę, że żyjemy w ciekawych czasach. Jak to się mówi, nie życz nikomu, nawet wrogowi, żeby żył w ciekawych czasach. No i nam to przyszło nam żyć w tych ciekawych czasach. No bo od teraz, od nas, od tego pokolenia, które buduje, produkuje, tworzy, zależy, czy kolejne pokolenia będą mogły w ogóle istnieć na tej planecie. Ale myślę, że te kryteria, no, myśmy takie bardzo uniwersalne dali kryteria. One za 20 lat i za 100 lat będą obowiązywać. Oczywiście przez te 20 lat może dużo ciekawych budynków powstać, więc pewnie ten przewodnik za 20 lat będzie składał się z innych, będzie mieć inny wybór obiektów. Może to nie będzie papierowa książka, tylko jakiś inny nośnik, nie wiem jeszcze jaki nawet. Ale jestem ciekaw, chciałbym taką książkę zobaczyć. Robercie? Ja myślę, że dokładnie zgadzam się z Tomkiem, jakby te kryteria się nie zmienią. Być może będziemy mieć jeszcze więcej problemów, na które będziemy musiały reagować. Takie budynki najlepsze jakby z możliwych w tym się znajdą. Także mam nadzieję w ogóle, że to, o czym mówisz, wiesz, się zdarzy i byśmy jakoś w trochu wyczekali tego czasu. Bo to wiecie, to jest tym planowaniem, ale na razie ja mam taką metodę, że zawsze skupiam się na takich najbliższych celach i tym najbliższym celem dla mnie jest z jednej strony przewodnik po Polsce. Jak już w to wszedłem, to już trudno, tylko tracę, ale też oczywiście też nasza książka, monografia, którą robimy równolegle i tej roboty jest naprawdę dużo, ale to przynajmniej pozwala jakoś przetrwać tę pandemię.
bo kiedy żeśmy pracowali, to też chyba było fajne pomysł, nie? Kiedy żeśmy pracowali nad moim przewodnikiem przez kilka miesięcy, no to człowiek zupełnie się odrywał od tego wszystkiego, od tego całego marazmu, który był dookoła i faktycznie mieliśmy jakiś cel. I to pozwala zachować zdrowie psychiczne. Też życzę wam dużo zdrowia, żeby ta pandemia jak najszybciej została opanowana i żebyście tam byli wysoko w kolejce do szczepień. I bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Pojawiło się masę komentarzy na Facebooku, więc ja tutaj możemy sobie powiedzieć, że spróbujecie przynajmniej odpowiedzieć na nie już w formie pisemnej. Natomiast jeszcze coś, Tomku, chciałeś dopowiedzieć. Bo ten konkurs, który ogłosiłeś na książkę, pytanie jest takie, żeby czytelnicy, znaczy słuchacze zaproponowali jakiś obiekt do kolejnej części Arki Przewodnika, więc dobrze by było, gdyby to był obiekt z Polski, bo kolejna część będzie o polskiej architekturze, więc szczególnie zachęcamy, rzucajcie jakimiś pomysłami, jaki polski obiekt powinien znaleźć się w kolejnej części Arki Przewodnika. No to widzicie, już macie dokładną wskazówkę, wyniki za tydzień. Jaki polski obiekt powinien znaleźć się w części Archi Przewodnika 2 o Polsce i bardzo ważne jest dla nas uzasadnienie dlaczego. Można wygrać tą oto książkę z autografami twórców, czyli architekta Roberta Koniecznego i krytyka architektury Tomasza Malkowskiego. Dziękuję wam jeszcze raz, panowie. Dzięki. To był Miasto Ranek, a ja chciałbym was zaprosić już w najbliższy czwartek na kolejne pobudki, których gościnią będzie Natalia Bienias. Widzimy się standardowo o godzinie 9. Jeszcze na sam koniec, jeżeli wam się podobała ta rozmowa i podoba się w ogóle to, co robimy wraz z projektem Street Cloud, to bardzo zachęcamy was do wsparcia na naszym profilu Patronite, tam można wesprzeć nas już od 5 zł i to jest trochę taka transakcja wiązana, bo za każde...